Witam serdecznie. 13 lipiec 2024 rok i oczywiście spacerek. Z kim? No z moją suczką. Nareszcie. Wróciła do pracowni na kilka dni. No i troszeczkę się niecierpliwi. Wyrosła, troszeczkę jest nie do poznania. Oczywiście coś tutaj owąchuje. Ale cóż, taka jest natura pieska. A chciałem ją pokazać w takiej troszeczkę krasie. Postaram się tutaj bardziej ją przybliżyć, bo jesteśmy z niej bardzo dumni. Zresztą ona była przepiękna jako szczenie i teraz też jest wyjątkowo śliczna. Ja mam troszeczkę ograniczone, ponieważ jestem sam i nie mogę filmować, a ona pewnie szuka miejsca. Rzeczywistość. Tutaj rzeczywistość taka, która nas najbardziej intryguje i najbardziej nas fascynuje. Bo czasami nam się wydaje, że jesteśmy nieświadomi tego wszystkiego, co dookoła nas się dzieje. I trzeba zwrócić uwagę, że patrzymy się i zwracamy uwagę na zupełnie inne skojarzenia, niż te skojarzenia, które są dla nas tak szalenie istotne. A przecież istotą tego wszystkiego jest prawda. Prawda, niezakłócona prawda i prawda. A to jest z tym spowodowane, że daleko tam jest terierek. I ona chce tak... Chce tutaj, o, wyraźnie go tam już dojrzała swoim szlachetnym wzrokiem. Ponieważ kąt patrzenia ma 15-stopniowy, to ona widzi dalej niż my. Nasza obserwacja jest zupełnie inna i to się właśnie wszystko razem łączy. Bo gdybyśmy tak spostrzegali jak harty, byśmy byli hardzi. A jesteśmy hardzi. I to jest właśnie tutaj to, że hard akurat ten nie należy do nas, ale mamy swojego harta, który jest takim przedstawicielem właśnie tego wszystkiego, co opowiadam. No chodź. Chodź panna, chodź. Chodź. Tak popadało, że nawet do stawiku tutaj ukazała się woda, co jest kompletną
negacją, bo zawsze była tutaj napuszczana taka miejska woda. O, tam widzę, że bokser maszeruje i trzeba będzie uciekać. Aby nie za bardzo bym chciał się spotkać z tym typem psa. Nie wiem, jak ona reaguje. Właśnie ostatnio nie wydoroślała, ponieważ jest zupełnie gdzieś tam, a świat jej to konie i tam, gdzie może być razem. I ona tutaj raczej się przyzwyczaja do rozwiązań tego typu. Co jest? Bo psa przyzwyczaić do współpracy z koniem jest bardzo trudno. Wbrew pozorom psy atakują konia, konie się boją i to jest taka troszeczkę... Chociaż Hart ma to w sobie, że potrafi pracować z zwierzęciem i to jest najważniejsze. Na razie. Poczekaj.